ludzie są zawsze najciekawsi. A my możemy opowiedzieć ich historię poprzez portrety, które im malowano, przedmioty, które do nich należały. Ta strona internetowa, digitalizacja pozwala nam połączyć te rozrzucone nawet w zbiorach muzealnych obiekty. Gdzie indziej przechowujemy zdjęcia, gdzie indziej przechowujemy obrazy. A na stronie internetowej wszystkie będą razem. Projekt w muzeach to 5 muzeów. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Narodowe w Lublinie, Muzeum Narodowe w Szczecinie i Muzeum Zamek w Łańcucie. To jedna wspólna multiwyszukiwarka, 3 geoportale, 10 mini kolekcji edukacyjnych z ćwiczeniami. Ponad 7 tysięcy zdigitalizowanych i 10 tysięcy udostępnianych obiektów. Naszym głównym celem jest udostępnianie zasobów cyfrowych z wielu muzeów w jednym miejscu. Informacje o obiektach zgromadzone na tej stronie są bardzo bogate. Po pierwsze, mamy tam informację tekstową, mamy dane techniczne o obiekcie, czyli jaki ma rozmiar, z czego jest wykonany, technika, tworzywo, miejsce, w którym się aktualnie znajduje, czy jest eksponowany, czy nie, oraz obszerna nota popularyzatorska, która nam opowie o tym obiekcie. Ale oprócz tego oczywiście jest jeszcze ten aspekt wizualny, czyli pokazanie, jak ten obiekt wygląda, przedstawienie go jak najwierniej, jak najbardziej obiektywnie. I do tego właśnie służą nam te zaawansowane techniki digitalizacji. W projekcie zastosowaliśmy ich 5 i dzięki temu po prostu jesteśmy w stanie odbiorcy pokazać obiekt pod różnymi kątami, z bliska, z daleka, w bardzo obiektywny i precyzyjny sposób. W projekcie chodziło nam o to, żeby poza klasyczną fotografią cyfrową, studyjną, którą zastosowaliśmy na dużą skalę, wprowadzić także inne techniki dokumentacyjne, zarówno bardziej skomplikowane techniki 2D, takie jak RTI czy Gigapixel, jak również zadbać o to, żeby zarówno Muzeum w Wilanowie, jak i inni partnerzy projektu zrealizowali przynajmniej część dokumentacji w ramach pomiarów trójwymiarowych. I tutaj zastosowaliśmy zarówno skanowanie z oświetleniem strukturalnym, jak i techniki fotogrametryczne. Bardzo nam zależy na tym, żeby techniki, które opracowujemy, były później przekazywane jak największej ilości instytucji i żeby były jak najpowszechniej używane. Przyjęło się mówić, że fotografia to jest wizualizacja, w związku z tym najwięcej się mówi o samym produkowaniu zdjęć. Natomiast niezwykle ważnym procesem jest dodawanie do plików innych informacji, ponieważ digitalizacja też ma być szybkim dostępem informacji o danym obiekcie. To jest proces, który jest wykorzystywany w wielu różnych sytuacjach. Poprzez kopię cyfrową możemy uzyskać szczegóły obiektów, możemy się im dobrze przyglądać, możemy je zbadać. Często kuratorzy zbiorów chociażby sprawdzają sygnatury autorów, mogą je powiększyć, możemy zobaczyć detale obiektów, ale też widzimy ruch pędzla. Poza wypracowaniem samych technik również chodziło nam o to, aby wypracować pewne standardy pracy i to dotyczy wszystkich technologii, które były wykorzystywane w tym projekcie. I tutaj po tym, jak takie techniki i sposoby postępowania wypracowywaliśmy dla naszego muzeum, byliśmy w stanie również przekazywać nasze doświadczenia partnerom. W muzeach rezydencjonalnych, a do takich należą rezydencje w Wilanowie i Łańcucie, czasami trudno w odpowiedni sposób wyeksponować obrazy wiszące w ekspozycji na galerii, ze względu na to, że same wnętrze i ich charakter często narzucają różne ograniczenia. Założenie jest takie, że turysta oglądając pomieszczenia ma się poczuć tak, jakby właściciel dopiero co stąd wyszedł i nadal tutaj
urzędową. Natomiast na stronie internetowej będzie można szczegółowo obejrzeć wybrane obiekty i zobaczyć je po prostu z innej perspektywy. Nie jako element wyposażenia, natomiast jako już obiekt, który sam o sobie coś mówi. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że zaprezentowanie przynajmniej części obiektów w technice gigapikselowej da zwiedzającym szansę obejrzenia tych obrazów poprzez internet w zupełnie inny sposób, niż mają to możliwość zrobienia w trakcie wizyty muzealnej. W czasie bytności w muzeum skupiamy się na wrażeniach, na chłonięciu atmosfery wnętrza, natomiast później, patrząc na dokumentację gigapikselową, możemy wrócić do tych wrażeń i przeżyć, które mieliśmy w trakcie wizyty muzealnej i siedząc w domowym zaciszu obejrzeć sobie obrazy, które szczególnie nas zainteresowały i zrobiły na nas największe wrażenie i dzięki właśnie dokumentacji gigapikselowej analizować wszystkie najdrobniejsze ich elementy. Obiekty na stronie możemy oglądać na różne sposoby, w zależności od tego, czy jesteśmy odbiorcą, który jest na tej stronie pierwszy raz i dopiero musi się zorientować, co jest dla niego dostępne, czy jesteśmy odbiorcą, który tam wraca, na przykład naukowcem, specjalistą, który szuka jakichś konkretnych dzieł, konkretnej epoki. Dla osób, które są na stronie pierwszy raz, polecamy na stronie głównej rozpocząć od sekcji obiekty na dobry początek, gdzie prezentujemy losowy wybór obiektów w nadziei na to, że któreś po prostu zainteresują swoim wyglądem odbiorcę. Kolejny sposób to jest podział dzieł sztuki na muzea. Możemy je oglądać poprzez każde muzeum z osobna i kolekcje, na przykład tkaniny albo meble, malarstwo polskie itd., itd. I jest jeszcze ostatni sposób, który jest bardziej sposobem edukacyjnym. Na stronie są ścieżki edukacyjne, które w nietypowy sposób łączą obiekty ze wszystkich muzeów pod kątem jakiegoś konkretnego tematu, na przykład rozmowa czy narracja o świetle albo o stworach i potworach. Więc w ścieżkach edukacyjnych znajdziemy jakieś opowieści, które w nietypowy, zaskakujący sposób łączą obiekty i dzieła sztuki z różnych muzeów. Staraliśmy się znaleźć obiekty reprezentatywne dla naszej kolekcji, również takie często, których nie będzie można zobaczyć na wystawie muzealnej, ponieważ wystawa stała czy wystawy czasowe mają swoje ograniczenia, prawda? Możemy pokazać określoną liczbę obiektów, one nie mogą też często być pokazywane stale, chociażby ze względów konserwatorskich. Tutaj mówimy szczególnie o obiektach papierowych, o dokumentach, archiwaliach czy pracach na papierze, które nie mogą być prezentowane dłużej niż kilka tygodni, więc to jest szansa, żeby rzeczywiście je zobaczyć cały czas. Mamy nadzieję, że strona jest dla wszystkich. Oczywiście szczególnie cenna będzie dla naukowców i specjalistów, którzy mogą na niej robić bardzo szczegółowe kwerendy, ponieważ mamy tam wiele filtrów zaawansowanych, jak również to, co wyszukają, można to pobrać na swoje urządzenie i wykorzystywać dalej. Kolejną grupą, która powinna dobrze się bawić na stronie, są nauczyciele i uczniowie, dzieci w ramach zajęć szkolnych bądź też w domu rodzinnie. Dla nich właśnie w szczególności są ścieżki edukacyjne. Natomiast jak najbardziej wydaje nam się, że turyści i odwiedzający nasze muzea również mogą skorzystać z tej strony, na przykład w trakcie zwiedzania. To znaczy teraz jesteśmy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Jest to głównie muzeum wnętrz. Tego typu muzeach nie ma możliwości podpisania wszystkiego, co znajduje się na ekspozycji, ponieważ zabytkowa jest klamka, zabytkowa jest tapiseria na ścianie itd. Natomiast na tej stronie znajdują się bardzo szczegółowe, precyzyjne opisy i zdjęcia obiektów, których nie zobaczymy w ten sposób, będąc na ekspozycji w muzeum. Muzea to kolekcje, muzea to zbiory, muzea to prace naukowe, ale muzea to także upowszechnianie naszych zbiorów. Muzea to również edukacja. Mamy wielką nadzieję, że to, co dla Państwa przygotowaliśmy, spotka się u Państwa z miłym i ciepłym przyjęciem. Liczymy, że nas licznie odwiedzicie. Do zobaczenia na stronach internetowych projektu.